Podczas ostatniego spotkania Grzesiek zarzucił mu błędne wykonanie przegrody kabiny. Mechanik z Wołomina jedzie do eksperta. Grzesiek w swoim kamperze wprowadził wiele modyfikacji, ale moja nieoryginalna przegroda według niego jest niedopuszczalna. Moim zdaniem nie ma racji, ale żeby nie wchodzić w niepotrzebne pyskówki, odwiedzę człowieka, który na co dzień zajmuje się szkoleniem kierowców, diagnostów oraz dopuszcza jednostkowe samochody do ruchu. Jak zwykle zacząłem za panem tęsknić. Co przygnało tym razem? Co przygnało? Pytanie. Pytanie do fachowca. Mam sprintera, homologacja ciężarowa. Zbudowałem sobie przegrodę, bo pierwotnie miałem taką z płyty obitą blachą. Teraz jest konstrukcja aluminiowa, kratownica, montowana do podłogi, do słupków B i do belki, to jest w dachu. Wypełniona jest sklejką, korkiem i tapicerką. No i mam takiego kolegę, który stwierdził, że to nie może być, bo to nie jest oryginalne, nie jest fabryczne i taka przegroda w ogóle jest B. Jest rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Panie Adamie, zajrzymy sobie do tego rozporządzenia, które nam mówi w sposób jednoznaczny, jak nasz pojazd powinien być wykonany, i sobie spojrzymy w zakres kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób. Dochodzimy do punktu 7, w którym się mówi. W samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości. Tu ma pan bardzo szczegółowo i precyzyjnie powiedziane, jak ona powinna być wykonana. Panie Adamie, nigdzie się nie mówi w tym przypadku, że musi być to fabryczna przegroda, więc tutaj nie rozumie problemu, bo jeżeli pan wykona ją w sposób określony w rozporządzeniu, to spełnia pan warunki techniczne i może pan poruszać takim pojazdem po drodze publicznej. Czyli ani na przeglądzie, ani podczas kontroli drogowej nie powinno być. Na przeglądzie, proszę pana, zostanie to zweryfikowane w oparciu o te przepisy, które przed chwilą przejrzeliśmy. No właśnie. Pięknie dziękuję po raz kolejny. Dziękuję jak zwykle, panie Adamie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak jak sami słyszeliście, temat przegrody uważam za zamknięty. A ty, Grzegorz, nie przejmuj się. Każdy ma prawo popełnić błąd.